Witam Państwa. Siedlecki Magazyn Kulturalny, magazyn Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego, scena teatralna miasta Siedlce. Zapraszam do obejrzenia kolejnego wydania naszego programu. Szanowni Państwo, już za kilkadziesiąt godzin prapremiera Polska spektaklu pod tytułem Nerka według tekstu Stefana Fogla w tłumaczeniu Piotra Szalszy. Całość wyreżyserował Robert Protasewicz, a opiekę artystyczną roztoczył nad tym przedsięwzięciem Waldemar Koperkiewicz. Grają aktorzy Teatru S. Dorota Kaczorek, Urszula Gotowicka, Robert Protasewicz i Maciej Czapski. Dla tych z Państwa, którzy 14 marca na godzinę 19 nie będą mogli przyjść do nas, do naszej sali i zobaczyć premiery, dodatkowe, specjalne, popremierowe przedstawienie 21 marca o godzinie 19. Zapraszam, zachęcam, zresztą zachęcą sami artyści. Nie widzę ani jednej klamki. Już się boję. O mój Boże, jak to zrobić? Nie wiem. Taka Diana głupia, jak się kreuje. Bo tam ta jedna ściana jest na pewno jeszcze do zrobienia. Widzowie, tutaj Diana. Zapraszamy bardzo serdecznie na spektakl, w którym będę ja. Będzie mój mąż, no i reszta, ale najbardziej będę ja, tak więc zapraszamy bardzo serdecznie. No i bardzo też zapraszamy Was wszystkich na to, abyście zobaczyli, jak fantastycznie razem z moim mężem Hansem świętujemy sukces w wieży Diamond Tower naszych przyjaciół, naszych najlepszych przyjaciół, Katarzyny i Arnolda. Będzie naprawdę fantastycznie, będzie trochę śmiesznie, będzie trochę poważnie, tak więc po prostu co? Do zobaczenia. Pa! A czy to jest absolutnie pewna wiadomość? Ilość kreatyniny jest dwukrotnie wyższa w stosunku do dopuszczalnej. Podobnie mocznika. Masz do wyboru chroniczny ból głowy albo marskość w nerek? Arnold, nie mam marskości nerek. Wiem, nie jestem idiotą, no, ale ja po prostu nie rozumiem, no. Nie wiem, dlaczego wszyscy... Wszyscy mają mnie za idiotę, no. A w ogóle to, czy zdajecie sobie sprawę, że takim przekładaniem nerki z mojego organizmu do innego ciała, to ja narażam się, no. Prawdopodobieństwo tego, że nie przeżyję operacji jest porównywalne z niebezpieczeństwem, że zostanę zamordowany, a jakoś nikt nie bierze pod uwagę, że jeżeli wyrażę zgodę, nie, jeżeli to się stanie, to ja będę ponosił oba te rodzaje ryzyka, a tego jakoś nikt nie bierze pod uwagę. No słuchajcie, 1 na 3000 plus 1 na 3000 to jest 2 na 3. To jest straszne. Chciałaś zapytać, czy ja chciałbym dać ci ofiarować nerkę? Cóż, no, byłbyś pierwszą osobą, którą bym o to zapytała, no. I co? Dzień dobry Państwu. W prapremierowym spektaklu Nerka gram rolę Katarzyny.
matki i żony. Mężem Katarzyny jest Arnold, architekt, który ma bzika na punkcie swojej pracy i stawia ją ponad wszystko. Co sprawia, że moja bohaterka czuje się nieco osamotniona w związku. Sprawy się komplikują, kiedy pada diagnoza. Katarzyna ma niewydolność nerek, potrzebuje nerki do transplantacji. Arnold jest niemile zaskoczony, że małżonka próbuje z lekka sugerować, że wypadałoby, gdyby to on zdecydował się być dawcą. W końcu żyją ze sobą przez wiele lat, łączy ich więź małżeńska, a poza tym Arnold ma tę samą grupę krwi, co Katarzyna. No i tak stajemy się świadkami wydarzeń, kiedy to ofiarodawstwo nerki jest swoistym testem na prawdziwość uczuć. No i nie sposób sobie nie zadać pytania, wychodząc z teatru, jak by się to wszystko potoczyło w naszym życiu. Serdecznie Państwa zapraszam. Co się stało? Ciele oknem. Nie, nic. Wszystko w porządku. Te, aby na pewno. Twoja wieża. To jeszcze nie jest wieża, to jest dopiero model, ale słuchaj, ale oryginał będę budował przez najbliższe 2 lata. Tak. Prezentuje się naprawdę świetnie. Dziękuję. Co całość nieco taka faliczna. Co ty, no przecież... Tak między tym tortem, a tym, co tam opowiadasz o tym falusie i tak dalej, no jakieś napięcie w ciebie wchodzi, bo wiesz, wchodzisz sobie tego... O ja pierdziele, wydało się. Wiesz, żeby to było czytelniejsze troszeczkę. Dobra. Potem jest okej. Okay. Cześć Diana. Och, hej Katarzyna! Buziaczki! Mogę. Wiesz co, wydaje mi się, że twoja żona to jest chyba troszeczkę innego zdania. Ale ja jeszcze ciągle nie powiedziałem nie. Za to ty wyskoczyłeś tym swoim tak, jak jakiś nieprzymierzając Filip z konopi chyba indyjskich. I to wcale nie znaczy, że jesteś lepszym człowiekiem ode mnie. No ale przecież ja ciebie wcale tak nie twierdzę. Witam serdecznie towarzystwo. Witam i serdecznie zapraszam na premierę spektaklu Nerka, która to już 14 marca na tej scenie, którą widać oczywiście za mną. W spektaklu Nerka gram postać Hansa, który ma może 20 kilo nadwagi i wpierają mu, że ma otłuszcz nerki. Wszystko obracam w żart, a jak to będzie wyglądało, to muszą przekonać się Państwo sami. Już 14 marca, tutaj na tej scenie, premiera spektaklu Nerka. Jak już wcześniej Państwo anonsowaliśmy, od 15 do 17 marca gościć będziemy studentów i wykładowców Uniwersytetu Artystycznego Codarts z Rotterdamu. Będą to audycje i warsztaty, jedyne w Polsce kwalifikacje do tego, by studiować na tym prestiżowym uniwersytecie. 16 marca natomiast na naszej scenie teatralnej zaprezentują się tancerze. Najpierw o godzinie 18.30 Raw Light w koncepcji choreografii Anny Nowickiej, to spektakl towarzyszący, a potem o godzinie 19.30 Talent on the Move, a więc pokaz umiejętności studentów ostatniego, trzeciego roku Uniwersytetu z Rotterdamu. Zapraszam, zachęcam, bo to zawsze jest wielkie wydarzenie, niezwykle energetyczne i niezwykle frapujące. Bądźcie Państwo z nami. Dla tych z Państwa, którzy z tańcem nie chcą się rozstać, mamy szczególną propozycję. Otóż 17 marca o godzinie 17 spektakl pod tytułem Płaczki według choreografii i koncepcji Agaty Moląg. To spektakl, który organizujemy w ramach Polskiej Sieci Tańca. A więc drodzy miłośnicy tańca, wszyscy tancerze, a przecież z tańca Siedlce słyną, musicie w tych dniach być z nami. Zapraszam. Drodzy widzowie, mam teraz szczególne zaproszenie dla młodzieży szkolnej, a także ich wychowawców i nauczycieli. Otóz 19, 20 i 21 marca o godzinie 9 i 11 chcemy Wam zaprezentować spektakl pod tytułem Antygona, spektakl klasyczny, a więc Antygona Sofoklesa. Spektakl w reżyserii Roberta Protasewicza, spektakl, w którym
którym udział biorą aktorzy Teatru S. Musicie być, przyjść i zobaczyć ten ponadczasowy dramat. Zapraszam. Wszystkich miłośników dzikiej natury zapraszam do naszej galerii teatralnej, bo tu przez najbliższych kilka tygodni będzie można oglądać wystawę prac malarskich pani Barbary Bańki. Wystawa ma tytuł Puszcza Białowieska – Połączenie. Barbara Bańka to artystka, która żyje w puszczy, żyje z puszczy i żyje z puszczą. Maluje, obserwując tą puszczę. Zresztą, drodzy Państwo, posłuchajcie, co sama artystka ma do powiedzenia, bo na wernisażu byliśmy z kamerą i zobaczcie, co zarejestrowaliśmy. Jest bardzo dużo rzeczy, które bym chciała Państwu powiedzieć. Część oczywiście mówię przez swoją sztukę, przez obrazy i mam nadzieję, że do Państwa, właściwie to jestem pewna, że to do Państwa dotrze, bo Puszcza Białowieska to jest takie niezwykłe miejsce w Europie, naprawdę jedyne absolutnie, w którym można poczuć najbliższy możliwy kontakt właśnie z tą przyrodą, która nie została zmieniona przez człowieka. To już naprawdę ten jedyny, ostatni, maleńki fragment naturalnego lasu na Niżu Europejskim. I nie dość, że jest to miejsce tak wyjątkowe, to jak wiadomo często jest niedoceniane. I myślę, że tutaj akurat staram się być troszkę ambasadorką też Puszczy Białowieskiej, pokazując swoje obrazy poza Białowieżą i im dalej, tym lepiej, żeby też Państwu tak jakby objaśnić tę rangę Puszczy Białowieskiej. A jeśli chodzi o wystawę, to właśnie tytuł tej wystawy to Puszcza Białowieska – Połączenie. I to połączenie to jest coś, co ja czuję każdego dnia z przyrodą. Jestem, też o tym rozmawialiśmy tutaj wcześniej, taką wyznawczynią teorii, że człowiek cywilizowany cierpi z powodu oderwania od przyrody, tak jak cierpią dzieci na chorobę sierocą. I często nie uświadamiamy sobie tego, żyjąc z dnia na dzień w takim cywilizacyjnym pędzie, a tymczasem kontakt z przyrodą może ukoić nasze zmysły, nerwy, I dodać nam właśnie tej pozytywnej energii i dać wiele spokoju. Także tu bym chciała zwrócić właśnie uwagę, że ten kontakt z przyrodą, trudno go przecenić naprawdę. Nawet na najmniejszą skalę, niech to będzie nawet nasz ogród i działka, na której uprawiamy rośliny, to jest właśnie to. A Puszcza Białowieska mnie natchniewa, nigdy nie wiem jak to powiedzieć, do malowania i mam nadzieję, że Państwu się moje obrazy spodobają, a jeżeli byłoby to dla Państwa za mało, to zapraszam, tak jak tutaj zostało powiedziane, do mojego atelier w Białowieży, które otworzyłam jesienią i ma ono charakter półotwarty, a więc są dni, które zapraszam odwiedzających Puszczę Białowieską i Białowieżę do zobaczenia moich obrazów. Bardzo chciałam podziękować Centrum Kultury i Sztuki za wspaniałe zorganizowanie wystawy. Naprawdę już wiele wystaw miałam, ale ta mi się bardzo podoba z tego względu, że wszystko się tak płynnie i ładnie odbywa. Nawet przyjechał przedwczoraj samochód stąd, żeby zabrać wszystkie moje obrazy, także bardzo fajnie. Super profesjonalnie, bardzo, bardzo dziękuję za tę organizację i życzę miłego oglądania, kontemplowania. I to już wszystko w tym wydaniu naszego programu. Przypominam Państwu, że jesteśmy obecni na kanale YouTube. Zachęcam także, byście Państwo zaglądali na naszą stronę internetową, śledzili nasz profil na Facebooku oraz czytali najnowszy numer Sceny 24, bo tam wiele ciekawych informacji i artykułów nie tylko kulturalnych. Do zobaczenia.